Witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania drugiego odcineczka z Dying Lighta 2 Stay Human. W poprzednim odcineczku sobie skończyliśmy właśnie w tym miejscu, dokładnie. Więc lecimy. Oj. A trochę przesadziłem z wysokością. Dobra. Tu gdzieś mamy wyjście. Oto. Jebany. Ale te odgłosy są przerażające czasami, powiem wam. Dobra. Czy ja coś tu znajdę w okolicy? Nie. Tam coś jest? Jak się wybiera broń? To dla mnie teraz... Dobra. Wsłuchiwałem się w takie dziwne te dźwięki. Trochę. Dobra. Lecimy tak. Trochę na skróty. O, tam coś jest. Kurde, no normalnie... Słychać jakby coś było mega blisko. Wiecie o co chodzi. Dobra. Jo. Tam muszę iść, z tego co widzę. Tu sobie oczywiście rumianka kaziemy. Gdzie są te potwory, kurde. Naprawdę takie dźwięki wydają teraz? W tej części? To aż przerażające, naprawdę. O. Żaby było słychać. Oj. Czekajcie. Mi się zdaje, czy tam jest pierwszy jakiś ten. Tu coś jest. Torba. Dobra, nic więcej. Kolejny rumianek. Aha. Mamy i pierwszego zombiaka. Gryzonie. Dobra, chyba nas już zauważył, czy nie? Całkiem możliwe. Albo i nie. Jeszcze ktoś? A jest. Chodź. Hehe. Jeszcze nie zdążył wyjść, a już dostał. Dobra, tu coś jest. Staramy się oczywiście trafić w głowę. Przynajmniej w jedynce było to najbardziej chyba skuteczne, z tego co pamiętam. O. To muszę sobie przypisać te... przyciski na myszkę. Dobra, tu coś jest. Oj. Dobra. Dwa konkretne strzały mi się. Mam nadzieję, że starczą. A chyba tak, chyba tak. Sobie ten dom najchętniej naokoło obszedł.
To jest coś w środku, ewidentnie. Dobra, włazimy. No, obydwa chyba była. Pewnie jakaś rodzinka była. Są te drzwi. Co? Nic więcej nie ma, tak? I wychodzimy. I lecimy, biegniemy przed siebie. I oczywiście nie drogą, tylko tutaj jakimiś skałkami czy coś trzeba kombinować. Likwidacja? Mi się zdawało, czy to była likwidacja? Ej, dobre. Ale teraz ładnie to widać, powiem. Okej, teraz wytrzymałość jest powiązana z pływaniem. Dobra, aha, okej, do góry. Czy jakoś tu? Czy tym autobusem? Ej! No i wiedziałem się. Pierdzielę do błędy. Tam jest zombiak. Kusi mnie, żeby iść do niego. No, od początku ładnie tutaj z nimi. Jest, wiecie, szansa sobie trochę. O. Punktów, wiecie, zdobywać. Coś jeszcze tutaj znajdę? Nie za specjalnie, chyba że tu. To jest taki na pół otwarty świat, więc super. O. Kolejny rumianek. Ale widzę, że jak się ruszam, to na momencie mi to gaśnie. Czyli ja tym autobusem nie musiałem iść. Mógł sobie obejść naokoło, super. Dla mnie spoko. Dotrzyj do anteny, dobra. Oj, oj, oj. Ty, czekaj no. Ale ich tu jest. O, ja cię kręcę. Z nimi wolałbym jednak chyba nie walczyć za specjalnie. Ale widzę, że jest przejście górą. Więc wykorzystajmy to. Dobra. Nie, 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 nie to. Się. Fajnie, że ten ult tak fajnie słychać z daleka. Taka fajna muzyczka przegrywa. Zajebiście. Butla. Dobra. Czyli co, wciskamy X i rzucamy, tak? I wiejemy. Ciekawe, czy kogoś tam zarąbało, czy nie. Dobra, my musimy iść gdzieś tam. Dobra, uciekajmy. Na razie nie ma co z taką ekipą walczyć za bardzo. Kurde. Ej, ej, ej. Ejden. Jo? Jolo.
coś jest. Rumianek znowu. Będę zbierał, bo nie wiem, czy mi się przyda, czy nie później. Wolałbym mieć większy zapas. Okej. Pytanie, do czego będzie rumianek potrzebny? Czy tylko właśnie do tego, czy... Jo. Zajebiste. Dobra. Ej, nie. Dobra. Ej, a. Właśnie. Ale mu stamina zapierdala. Stamina czy wytrzymałość? Park narodowy. Ale gdzie? Ciekawe w ogóle, gdzie ta akcja cała się rozgrywa. Wiecie, w sensie... O. W sensie... W realnym świecie. Zawsze... Haram było... Było też takim na pół realnym światem, miastem. Gdzie były podobne jakieś wydarzenia, więc... Wszystko możliwe. Ale to mi wygląda takie, wiecie co? Trochę... ciężko powiedzieć. Kanada? Całkiem możliwe. Dobra. Biegnijmy przed siebie. O, jest zombiak. Kop. Nara. Dead. Dead. Dobra. Ty mi się zdaje, czy się ciemno robi? W tych górach, no. Szybko ciemno tu robi. A to jest to całe miasto? Całkiem możliwe. Oj, super. Punkt umiejętności. Zobaczmy, jak to się wydaje. Powiększ siły, sprawności, dobra. Skok wysokościowy. Pozwól osiągnąć wyższą krawędź. Aha. Kiedy przytrzymasz podczas skoku, skaczę wyżej, tak? Kupujemy. Ile tu mi brakuje? Ciekawe. Dobra, wytrzymałeś zdrowie. Inhibitory. Ja pierdziu. Już blisko. A, dobra. Takie coś. Gdzie? Tutaj jesteś. Blisko jak blisko, ale tu już się naprawdę ciemno robi. Zrobiło się ciemno. Czas znaleźć kryjówkę na noc. Lepiej raczej nie będzie. Okej, okay, mamy wejście. I ul. Teraz co? Jak się to do tego dostać? Dobra. Rozgłośnia powinna być gdzieś tutaj. Nawet za bardzo skakać nie musiałem. Lodowa. Ryż. Alkohol. O. Ale co to tam było właśnie? Kurde, mylą mi się jeszcze przyciski. Czasami. O, jakaś... Ej, czekajcie.
ekwipunek. Co my tu mamy? 18, 15 i 13. No, nasz kij jest najlepszy jak na razie. No dobra. Tu coś jest ewidentnie. Ale ja na razie póki nie muszę, wiecie, badać tych czerwonych. Dobra, zamknięte drzwi. Tutaj, tak? Kto się ruszał? Niedawno. Kto się przesunął? Okej. Przenieś. Okej. Spróbujmy. Idziemy, idziemy. No i jest. Nasza rozgłośnia. Muszę włączyć agregat. Mhm. Zamień. Podnieś. Użyj. A, nie działa. Muszę podłączyć je do zasilania. Czyli co, muszę wyjść na zewnątrz? No, życie agregat będzie jakiś na dworze. Tak, dokładnie, muszę wyjść. Oj! O. Coś tu za cicho jest. Nie podoba mi się to. A nie trochę. Co jest? Aha. Mamy czterech co najmniej. Co to kurwa jest? Aha, dokładnie. Jasny gwint. Okej, do tyłu lub w boki, tak? Spacja. Okej. Ja sobie to wykorzystam. Oj, oj, oj. Dobra. Oddali cię. Ten oberwał, to najważniejsze. Było blisko. Ej, dobra. Dobra, spoko. Nawet mi to wyszło. Widzę, że będzie trzeba... Ale co to jest? Za potwór. Ha, ciekawe. Rzadkie trofeum zarażonego. Zobaczmy. List pożegnalny. Wytwarzanie, ekwipunek. Plecak. Buty wyjściowe. O, tu jest. Zbroja sprintera o zjawy. Aha. Dobra, czyli będzie trzeba ich pokonywać, żeby zdobywać jakieś dodatki. Buty. A, czyli muszę zdobyć te buty. To nie są te same buty, co były tutaj pokazane w ekwipunku. Idziemy. Odpalamy to już.
rozgłośnie. I dobrze. Jeszcze ktoś wylidzie? Tu nic nie ma. O! Lećmy to radio wyłączyć. Dobrze by było. Zaraz mi się tu jakieś kurwa podpory zlecą. Zakażeni. Będzie problem. Gdzie to jest? Serio? Chciałbym to wyłączyć, ale no nie mogę. Co teraz? Dobra, lećmy do tej. Tu mi nie wlizą. Mamy bezpieczną strefę. W końcu. I tu się będziemy pewnie rozpić, co? Czyli co? Pora się chyba przespać. No to jazda. Dobra, to miałem zrobić z rana, więc... Nie, stary. Gdyby przymknęli Karla, zabójca Lukasa zaraz by się znalazł. Ta sprawa z Lukasem jest pojebana, ale nie można wyżywać się na bazarze. Dobra, to było dobre, ciekawe. No wiesz co, przyszedłem tu aż z nadturzawy. Spojrzałem, a w puszce dziura. Musiałem kurwa trałować z powrotem. Mówię to. Czerwiego ponoć ciągnął lis. Jaki lis? Wyginęły z 10 lat temu. Pewnie użarł go jakiś gryzoń i teraz wciska kit. Ale marker ma zielony. Jest już zarażony. Co czego się spodziewasz? Ale uważaj na niego. Posłuchajmy sobie. Nie chcę mi nic powiedzieć, tylko wygłasza te swoje przemowy przed lustrem. Ejtor nie dorówna komendantowi. Powiedział to jeden z tych idiotów z bazaru. No, mnie to zaskoczyło. To ostatnio sobie zostawimy. Widziałeś Denisa? Nie. Rady. Ty wiesz co? W sumie nie widziałem go już kilka dni. Co z nim? Poszedł szukać leków w starych kontenerach GRE. No mówiłem mu, że nie jest pierwszy i że to samobójstwo. Jeśli polazł sam, możemy wykopać mu grób. No i dobra. Mówi Aiden, odbiór. Ktoś tam szuka pielgrzyma? Odbiór. No nie, Aiden, no to musi być rano. Chyba muszę poczekać do rana. No właśnie. Dobra, odejdź. Wystarczy na dziś. Pora spać. Spróbuję jutro rano. Fajnie, fajnie, dobra. To co? Idziemy spać. Takie w sumie mamy zadanko. I zobaczmy, co on nam powie z rana. Aiden! Aiden, bo Aiden! Uciekamy czy nie? Ale że już? Nie, za 100 lat! Już Aiden! Co z zapasami? Wszystko gotowe! Ale cicho.
Gdzie są wszyscy? Może umarli? Głupia jesteś. Chodźmy. No. Już. Będzie dobrze. Kto to jest? Tyle dzieciaków. Wszyscy łysi. Czekaj. Czemu tam ci są wszyscy łysi? To się nie skończy dobrze. Sprowadziłeś 12-3-4-6? Mieliśmy zabrać pacjentów do miasta. Spokojnie. Wypuszczą nas stąd. Heidi, boję się. Jestem przy tobie. Nic ci nie grozi. Wiem. Masakra, co? Spokojnie. Widzisz? Nawet jeśli nas rozdzielą, po tym zawsze się rozpoznamy. Ciężko powiedzieć. Aiden! Nie, on nie! Ja! Aiden! Oj, oj, oj. Doktorze Waltz, nie zdążymy. Wojsko za chwilę tu będzie. Czekaj. Zamknij oczy. Doktor Waltz? To jest ten facet, co go szukamy, nie? Ale pojebane. Badania. Pożar! Nielegalne badania, co? Pożar! Nie, dzieciakach. Sen? Wspomnienie? Ciężko powiedzieć. Pora pogadać z tym gościem od Spike'a. Dobra, to co, szukamy. Nawet nie będę innych szukał. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Tak, miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Waltza, pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mię. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Okej. Pewnie nie robisz tego za darmo. Miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. Czekaj. Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. Idę na miejsce spotkania. Na razie, Aiden. Ciekawe. Wiecie,
Takie coś to można każdemu powiedzieć, że żyje. Tylko po to, żeby właśnie zmusić go do działania. No i dobra, co? Tutaj znowu takim pięknym widokiem na miasto tym razem. Kończę. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka, który już niebawem. A tymczasem na razie. Trzymajcie się. Cześć.